Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Stebana, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was, także jeśli chcecie wygrać takie oski, na to stawiacie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, a ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Hej mordeczki, jesteśmy dzisiaj na case dropie i mamy 250 zł, czyli w miarę spoko sumkę i dzisiaj nie będzie jakichś tutaj danych skrzynek, po prostu będę sobie wykonywał challenge Zostań Legendą, ponieważ został tydzień do końca, jak widzicie, 7 dni, 10 godzin. No i chciałbym być przynajmniej w tym top 100, bo w top 100 się zgarnia jakieś nagrody. No i dobra. Tu 10 skinów nie mam ulepszonych w ogóle. 10 skrzyń bestii, dobra. 15 skrzyń ognia, dobra, lecimy. Oczywiście, jeśli chcecie sobie brać udział w tym konkursiku, no to sobie wystarczy otwieracie skrzyneczki, które tam Wam są pokazane, upgrade'ujecie i tak dalej, i tak dalej. Macie oczywiście zakładkę taką jak odbierz darmowe skiny i tutaj wpisujecie sobie kodzik Stefan, dostajecie darmowe. Możecie wypłacić lub po prostu otworzyć skrzynkę. A ja nie przedłużam i 15 skrzynek ognia sobie otworzymy. Po 5 będziemy sobie lecieli. No liczymy na tutaj jakiś zwrot z dzisiejszego odcinka. I mamy Chatty Crossfire, to będzie na pewno zwrot. O, widzicie, tutaj 7 dni zostało. 121 zł. Naprawdę kozacko, zostawiam sobie wszystko. Lecimy kolejne 5. W sumie to już dwie skrzyneczki zwróciło. I teraz, no teraz będziemy niestety w plecy. No, dwie dyszki tylko, ale jesteśmy po tych dwóch skrzynkach na plus. I jeszcze jedna z trzech, ostatnia. I mamy mordeczki znowu. Niestety słabo. Liczyłem na jakąś może AWP-kę Wildfire, może koskę, no niestety 9 zł. No ogólnie jesteśmy troszkę w plecy. Zostaje nam 55 zł. Dobra, to tam trzeba 10 skinów ulepszyć. To sobie ulepszamy. Razy półtorej na spokojnie, żeby siadło. O, to nie siada, to dobrze. To ulepszę sobie to razy półtorej na StatTrak Uspeak Cortex za 70 zł i to nam siada, także taktyka siadła. I teraz spróbujmy na razy 5 tego P2000, no nie jest to zbyt ładny skin. Tutaj też niestety nie siada. Dobra, obsydian na razy 2 niech poleci. I siada nam, także bardzo fajnie. Więc co, jak nie ma zdjęcia, to sobie ulepszymy, żeby to w miarę wyglądało. Taki uspik też na razy 2 i znowu siada, także jest kozacko. Dobra, mak na razy 5, skoro jest taki tani. I siada nam na razy 5. Szkoda, że nie jakiś droższy itemek. No to jeszcze takie P2000 na digielka. Oczywiście możecie sobie odbierać codzienny bonus oraz jak dodacie do niku casedrop.eu, no to macie więcej procent szans na wygranie tutaj na upgraderze. Oczywiście upgrade'ować możecie dzięki koncie premium. To już jak pewnie wiecie, wchodźcie sobie tutaj i tam macie wszystko, co chcecie wiedzieć. Dobra. Tu spróbujemy razy 10 sobie tego maka na tą naklejeczkę. I nie siada nam. I teraz tak, wchodzimy sobie w... O, wykonałem i jestem 104 mordeczki, 104. No także powiem Wam szczerze, że trzeba by było coś tutaj jeszcze wykonać. Dobra, tutaj mi zaliczyło. No tutaj jak widzicie zadania specjalne, tutaj cykliczne. Co my teraz mamy? 15 skrzynek retro. No to lecimy. Zbieramy punkciki, żeby być przynajmniej w tym top 100. Wsadzam sobie to wszystko. I mamy 234 zł. Jesteśmy lekko w plecy, ale nic się nie stało. Dobra. Jakie to były skrzynki, bo już zapomniałem. Tak szczerze, retro chyba. Tak jest. 15 skrzyneczek retro. Zobaczymy, czy uda się coś fajnego w nich trafić. 16 zł, dobra. Lecimy po 5, to już jest 85 zł. Fajnie, bo jakby jakaś kostka może poleciała. I mordeczki, aj, było blisko. No raczej będziemy w plecy. Chociaż 97 zł. Factory New, tutaj Revolver Fate kosztuje 5 dych w Factory New. To jest naprawdę spoko. To lecimy kolejne 5. Pierwsza nam dała prawie niespodziewanie. A druga nam niestety chyba nie da, bo mamy słabe itemki, chociaż 105 zł. Factory New, AWP-ka i Desolate Space. Kurde, nie sądziłem, że to jest takie drogie. Dobra, już nie mam środków. To sprzedam sobie te 4 itemki. Dobra, i mamy 130 zł. Skrzynka retro. Gdzie jest skrzynka retro? Dobra, jeszcze 5.
i zobaczymy, czy mi starczy na kolejne. No może jakaś kostka? I niestety, no nie, no tutaj niestety na pewno będziemy w plecy ostro. 45 zł, chociaż nie jest tak źle. Dobra, lecimy dalej, zostań legendą, event. Co my tu mamy? 15 akwamaryn, no to już jest skrzynka, powiem tak. To już jest skrzynka mordeczki ryzykowna. No ale jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Sprzedaję sobie wszystko, 182 zł. No i mamy znowu 230, czyli jak na razie wykonujemy sobie challenge, w których możemy wygrać sprzęcik za łącznie 8 koła. Tak gdzieś się zwraca. Dobra, skrzynie, akwamaryny, no tutaj liczymy, że coś siądzie. Powiem wam tak, będę sobie otwierał po jednej. Będę sobie otwierał po jednej. I w pierwszej mordeczki niestety nie udaje nam się trafić. Jest Safari Mes za 60 groszy, no. Oby tutaj coś siadło. I tym razem trafiamy. Tym razem trafiamy, także jest bardzo fajnie. 71 zł. Niestety w bardzo słabym stanie, ale dobra, lecimy dalej. I znowu trafiamy, także jest kozacko. Może jakiś lepszy stan tym razem? No i znowu Battle Skirt. Dobra, jeszcze dwie sobie otworzę. Niestety nie uda mi się wykonać, ale znowu, chociaż kurde, 3 akwamaryny siadły, niestety w tym słabym stanie, ale nawet jak otworzymy 5 skrzyneczek, to i tak będziemy na plus, mimo że leci nam kolejna akwamaryna mordeczki. No powiem wam szczerze, że jest kozacko, mimo że cały czas Battle Skirt, no to jesteśmy raczej na proficie. Ile mamy? Patrzcie, mamy 320 zł, także ta skrzynka nam dała. To w sumie jak otworzyłem dopiero 5, to możemy jeszcze 5, tylko że 5 na raz sobie otworzę. Wiem, że 5 na raz, szczerze 5 na raz wydaje mi się, że mniej poleci, niż jakbym otworzył po prostu pojedynczo, ale zobaczymy. I trafiamy mordeczki 2, no tak jak mówiłem, będziemy chyba lekko w plecy, 145, a płacimy 200, no to no troszkę niestety w plecy jesteśmy. I teraz mamy 4 akwamaryny. Także jest to kozacka skrzynka, 300 zł. No i jest, no i mordeczki, mamy 380 i zadanie zostań legendą wykonane, dalej 104 pozycja. No i co nam zostaje? 8 skrzyń tygrysa, no tutaj musiałaby nam dropnąć kostka w jednej z dwóch. Otworzę sobie pojedynczo, 140 zł taka jedna kosztuje. I mordeczki, jeśli chcecie więcej jakichś takich odcinków, to napiszcie, jakie chcielibyście. Propozycje jakieś dawajcie. Słaby stan niestety tego bloka. No była tam blisko kostka, były rękawiczki. No liczymy na takiego skina i jest Chanty Crossfire. Niestety. Niestety. 65 zł. Kurczę, szkoda. Ale wiecie co? Dobra, zrobimy tak. 8 trzeba ich otworzyć, nie? Starczy na pewno na jeszcze 2. Dobra, no zobaczymy, czy wyjdziemy z kostką, czy po prostu z niczym. I jest znowu ten Glock. Kurde, może jakiś lepszy stan. Chyba, że w tej skrzynce jest tylko ten. No, chyba tak. Dobra, to zrobimy tak, że sprzedam sobie go, cyk. No, mieliśmy 400 zł, mamy znowu 150. Dobra, ostatnia mordeczki skrzynka w tym odcinku. Jeśli się wam podobał taki luźny odcineczek po prostu z otwierania skrzynek. Ajajaj, żeby wykonać challenge, no to po prostu stawiajcie łapki w górę, piszcie. Chociaż 116 zł ten Chantico. To zrobię sobie tak, że sprzedam go sobie. Jeszcze chwilka, 130 zł, brakuje nam dyszka. To może piknikowa nas uratuje. 43 zł. I co mamy? I mamy decimatora, może w jakimś stat traku. Jest 35, dobra. No, tym razem 10 z plecy. Dobra, otworzymy sobie jeszcze raz. I co? Dwie AWP Wildfire, jeszcze 8 build. 275 zł mordeczki w skrzynce za 43. No to jak tak się kończy, no to jak tak się kończy. Jak tak nam leci, to nie możemy skończyć odcinka. Na dwie skrzyneczki nas stać, także otwieramy sobie. No i liczymy na jakąś kostkę, nie? I kurde, znowu nie ma kostki. Znowu będziemy ostro w plecy. 189. Już nas nie stać na dwie. Dobra, ostatnia skrzyneczka. I mamy mordeczki, mamy w końcu rękawiczki, także kończymy z rękawiczkami.
500 zł one kosztują, ale mimo wszystko jesteśmy na fajnym proficie. Ja kończę odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na razie.